Gościem Polskiego Radia Katowice jest dzisiaj wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Panie profesorze, rozmawiamy w Koszęcinie, rozmawiamy nieprzypadkowo, bowiem od dziś Zespół Pieśni i Tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny będzie mógł się tytułować zespołem narodowym. To wielka chwila dla zespołu, a dla pana premiera? No też to jest bardzo przyjemna chwila i w jakimś sensie mogę być trochę dumny z tego, że udało nam się zrealizować ten projekt. Projekt współprowadzenia i współfinansowania 10 bardzo ważnych instytucji kultury w całej Polsce i na liście tych instytucji, które uzyskają bardzo, myślę, że istotne wsparcie finansowe z budżetu centralnego, z Ministerstwa Kultury, a także uzyskają status instytucji narodowej, co oznacza, że mówiąc już o sprawach finansowych, także otwiera drogę do lepszego, łatwiejszego finansowania, chociażby dotacji celowych różnego typu, znalazł się Zespół Śląsk. Oprócz Zespołu Śląsk mamy na tej liście kilka innych instytucji, dwie filharmonie, Teatr Wielki w Łodzi, ale także Zespół Mazowsze. Taka sytuacja, że dwa bliźniacze w jakimś sensie z punktu widzenia ogólnopolskiego zespoły znalazły się na tej liście. To jest, myślę, że bardzo ważne wsparcie dla zespołu i uznanie jego roli zarówno w perspektywie regionalnej, jak i w perspektywie ogólnopolskiej. Zespół Śląsk to ambasador Polski, ambasador Polski. I jeszcze trzecia funkcja zagraniczna. No właśnie, liczne wojaże, kilkadziesiąt tych wyjazdów już było, wiele koncertów, wiele osób, które widziały koncerty Zespołu Śląsk. Kwestia pieniędzy. Ja wiem, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale jednak porozmawiajmy o tych pieniądzach. Przez najbliższe 3 lata Zespół Śląsk, dyrektor Zespołu Śląsk może czuć się w miarę pewny, bo dostaje 22 miliony, 17 milionów od marszałka, 5 milionów z ministerstwa. To spory zastrzyk pieniędzy. Tak, no to jest dodatkowe finansowanie. Do dotychczasowego budżetu wchodzi rocznie w tej chwili 5 milionów z budżetu centralnego. Myślę, że głównie na działalność artystyczną. Taka jest nasza intencja, żeby to dofinansowanie, cały ten system dofinansowania centralnego był przeznaczony przede wszystkim na wzbogacenie oferty artystycznej i podniesienie jakości tej oferty. Jednocześnie mamy tutaj Centrum Edukacji Regionalnej. Tak, ja wiem, że tu się odbywa wiele kursów, wiele takiej działalności popularyzatorsko-edukacyjnej i oczywiście przy większym budżecie ta działalność też będzie mogła być wzbogacona. Ministerstwo daje pieniądze, ale też będzie współdecydować o tym, co dzieje się w zespole. No w jakimś zakresie tak, ale myślę, że po pewnym etapie rozmów doszliśmy do porozumienia, będziemy współprowadzić razem z marszałkiem województwa tę instytucję. Panie premierze, chciałbym jeszcze porozmawiać o innej kwestii, która nurtuje wielu obywateli naszego kraju, mianowicie o abonamencie. Wiemy, że rząd, że pana resort prowadzi prace związane z uszczelnieniem systemu i z wprowadzeniem nowej opłaty abonamentowej. Jak to będzie wyglądać i co to oznacza dla statystycznego Kowalskiego? Po pierwsze muszę powiedzieć, że tak, mój resort jest odpowiedzialny za te kwestie od stycznia tego roku, kiedy przejęliśmy nadzór właścicielski nad telewizją publiczną i radiem publicznym w Polsce. I od samego początku pracujemy nad dwoma rozwiązaniami. Nad rozwiązaniem szybkim, taką małą nowelizacją obecnie istniejącego systemu opłat abonamentowych, więc tu nic nie zmieniamy, ale uszczelniamy. W jaki sposób? Poprzez zobowiązanie operatorów kablowych i satelitarnych do dostarczania nam danych o swoich abonentach, danych podstawowych, znowu nie dotyczących zakresu usług, specyfiki tych usług. To nas nie interesuje, więc tutaj nie wchodzą w grę jakieś zastrzeżenia dotyczące konkurencyjności czy jakichś zbyt specyficznych danych indywidualnych osób. Chodzi nam tylko o połączenie
faktu posiadania odbiornika z imieniem i nazwiskiem, żeby trafić do tej osoby. I na tej podstawie będziemy mieli możliwość bardziej efektywnego ściągania abonamentu, bo niestety, no, z uwagi na pewne zaszłości, już nie będę do tego wracał, polityczne, w Polsce mamy najniższy poziom ściągalności abonamentu w Europie. A drugi etap? Drugi etap to jest rozwiązanie systemowe, nowa ustawa, która wymaga notyfikacji w Unii Europejskiej, więc to jest bardziej skomplikowane. Koncentrujemy się na tej nowelizacji, ona będzie w ciągu paru tygodni w Sejmie. W tej chwili już jest na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Natomiast to rozwiązanie, o którym mówię, systemowe, przyszłościowe, to jest nowy typ opłaty. Więc zmieniamy w tym nowym, w tym przyszłościowym rozwiązaniu, zmieniamy filozofię opłaty. Ona nie jest już opłatą od odbiornika w danym gospodarstwie domowym, tylko jest opłatą od osób płacących podatki w Polsce. Tak jak płacimy podatki na Teatr Wielki, na Filharmonię Narodową, na Stadion Narodowy, tak uważamy, że powinniśmy wszyscy płacić na media publiczne. I w tym sensie będzie to opłata przy picie i przy cicie, dla prowadzących działalność gospodarczą, opłata w skali mniej więcej 8 zł miesięcznie, więc niezbyt obciążająca, mniej więcej to się przekłada na takie same wpływy, jakie powinny być z obecnej ustawy, natomiast system wydaje się bardziej uproszczony i ta ściągalność powinna być łatwiejsza. A dla mediów publicznych oznacza to więcej pieniędzy, lepszą ofertę programową? Oczywiście, bo sytuacja, no, patologiczna, powiedzmy sobie wprost, która polega na tym, że no, większość niż połowa osób zobowiązanych nie płaci abonament, no, powoduje, że media publiczne są w bardzo trudnej sytuacji. I musimy to zmienić, musimy wszyscy płacić na media publiczne. Możemy się kłócić o ich jakość, prawda, o to, czy one są tak czy inaczej upolitycznione i tak dalej, ale będą w Polsce kolejne zmiany władzy, mam nadzieję, że nie tak szybko, bo mamy parę rzeczy do zrobienia jeszcze, ale to jest naturalne, że media publiczne to jest dobro ogólnospołeczne, to jest dobro nas wszystkich i musimy dbać o jakość tego dobra, a także o pewną kulturę funkcjonowania mediów publicznych, także w przyszłości, prawda? One powinny być mediami innego typu i to jest chyba oczywiste niż media komercyjne, bo mają przede wszystkim do spełnienia misję publiczną i bez pieniędzy publicznych zagwarantowanych odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi, no, nie będziemy mogli rozwiązać tego problemu. Naszym gościem był dziś wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński. Dziękuję panu za rozmowę, panie premierze. Dziękuję panu, dziękuję państwu.